Niektórzy rodzą się bohaterami, którzy niczego się w życiu nie boją. Inni bohaterami się nie rodzą, ale jak bohaterowie umierają. Do tej drugiej grupy należał Thomas Cranmer. Przyszedł na świat w dobrze sytuowanej rodzinie we wsi Ashlockton 2 lipca 1489 roku. Uczył się od najmłodszych lat. Wiemy, że był znakomitym łucznikiem, myśliwym i jeźdźcem. W wieku 14 lat podjął naukę na Cambridge. W 1511 zdał bakalaureat. Został członkiem Akademii w Jesus College, a w 1523 roku doktorem teologii. Rok później po ożenku utracił funkcję członka Akademii, ale odzyskał ją po roku, gdy zmarła mu żona i dziecko. Biskupstwo, o które nie zabiegał, uzyskał dość nietypowo. Henryk VIII chciał wtedy rozwodu z pierwszą żoną Katarzyną Aragońską. Cranmer przy obiedzie z przyjaciółmi stwierdził, że czołowe wszechnice Europy powinny uzgodnić w tej sprawie stanowisko i przedłożyć je królowi. Słowa Cranmera dotarły do króla, któremu się spodobały i który wysoko ocenił ich autora. To doprowadziło do szeregu wydarzeń, które wyniosły Cranmera do godności arcybiskupa Canterbury, mimo że wcześniej biskupem nie był i że wystarczała mu posada akademika. Henryk VIII rozwiódł się z Katarzyną i poślubił Annę Boleyn, której córka Elżbieta, późniejsza królowa Anglii, była chrzestnicą Cranmera. Darem Henryka VIII dla Anglii było złamanie jarzma Rzymu i kasacja zakonów. Sam król jednak do końca życia pozostał papistą. Na koronacji Edwarda VI Cranmer wygłosił kazanie, w którym przyrównał nowego władcę do biblijnego młodego króla Jozjasza. Opracował też po angielsku modlitewnik powszechny w miejsce dotychczasowego modlitewnika łacińskiego. W roku 1553 po śmierci Edwarda na tronie zasiadła Maria I Tudor, po trwających zaledwie 9 dni rządach Jane Grey. Maria uwolniła z Tower Stephena Gardinera i nadała mu stanowisko lorda kanclerza. Następnie wtrąciła do lochu Cranmera za udział w rozwodzie Henryka z jej matką i za jego protestanckie przekonania. Cranmer spędził w celi 2,5 roku. Z dachu więzienia kazano mu oglądać kaźni Ridleya i Latimera. Chciano go skłonić do wyrzeczenia się protestantyzmu, co też w końcu uczynił, ślubując wierność katolicyzmowi. To jednak nie zapewniło mu bezpieczeństwa. Na procesie w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny zmuszono go do wysłuchania dwugodzinnego kazania potępiającego jego samego. Gdy na oczach ludzi miał się wyrzec protestanckiej wiary, stanął na drewnianym podwyższeniu, które wspierało się na filarze, gdzie do dziś widać wycięcie. Na oczach zgromadzonych nazwał papieża antychrystem, odwołał swoje wcześniejsze słowa i zadeklarował wierność swym wcześniejszym przekonaniom. Zabrano go więc na miejsce egzekucji. Gdy już sięgały go płomienie, wyciągnął do przodu prawą rękę, tę samą, która wcześniej podpisała wyparcie się wiary i rzekł: ta ręka zawiniła, więc spali się pierwsza. Trzymał ją jakiś czas wyciągniętą, zanim opadł bezsilny i spłonął. Maria zamordowała za swoich rządów jeszcze 250 protestantów. Po jej śmierci tron objęła Elżbieta I. Jednym z pierwszych jej dekretów było przywrócenie do łask modlitewnika powszechnego opracowanego przez Cranmera. Było to swoistym hołdem wobec człowieka, który był jej ojcem chrzestnym. W
Choć Cranmer pod presją w obliczu prześladowań wyparł się wiary, to jednak zakończył życie jako bohater, na sam koniec wierny Bogu. W Księdze Przypowieści 24:16 czytamy, że sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie. Nieważne, ile razy upadasz, ważne, że się potem podnosisz.